Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawił się właśnie nowy event, ale uwaga, jeżeli przyzwyczailiście się ostatnio do wysokiej jakości eventów, czyli na przykład do Wyspy Samotności, czy też do Złotej Wyspy, no to niestety ten event to jest, no według mnie, troszkę spadek jakości. No to jest event, który już kiedyś był, tylko po prostu pod inną nazwą i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby nie przedłużać, przechodzimy do wydarzeń i mamy tutaj letnie skarby. Po kliknięciu w te letnie skarby zobaczymy coś takiego, także większość doświadczonych graczy już doskonale będzie wiedziała, co się święci, czyli, no że tak powiem, pay to win. No ale dobra, wypada go troszkę omówić. Nie będę raczej tutaj omawiał tych wszystkich takich regulaminów i tak dalej, tylko po prostu od razu powiem, o co chodzi, no bo tak naprawdę większość z Was już wie, o co chodzi. Także po prostu musimy tutaj zdobywać walutę eventową, no i za zabranie odpowiedniej ilości waluty eventowej odblokujemy poszczególne skrzynki. No i teraz jak zdobywać tę walutę eventową? No po prostu ze skrzynek dziennych misji. Także już to prezentujemy. Za 20 otrzymam tutaj 9 Summer Seedling. No i to będzie właśnie waluta eventowa. Z każdej skrzynki da się zdobyć po 9. Tutaj też jest 9. 9. No i tutaj tak samo, czyli łącznie da się zdobyć 45 takich właśnie przedmiotów dziennie przez 12 dni. Co łącznie daje nam do zdobycia dla gracza free to play, który nie wyda ani złotówki, 540 przez cały okres trwania eventu. No i tutaj od razu może pokażę ten znowu taki dosyć chytry myk twórców, czyli jeżeli zdobędziemy 540, to starczy nam na odblokowanie tych wszystkich brązowych skrzynek, zabraknie nam 10 do odblokowania srebrnej skrzynki. No i oczywiście w takim wypadku można wejść sobie w okazję, w statek handlowy, no i zakupić za 4,59, tutaj 15, no to pozwoli nam na otworzenie tej jednej srebrnej skrzynki, czyli no nie jest to dużo, ale to jest taki świadomy chwyt twórców, gdzieś tutaj piątkę wyciągną od gracza, tam piątkę, no i się nazbiera, wiadomo. Także generalnie co jest w tych skrzynkach, może na początek te brązowe skrzynki, no to w każdej takiej mamy brązowej skrzynce 20 kamieni fioletowych i skrzyneczkę do wyboru doświadczenie, złoto oraz esencje. No i takich skrzynek jest, jeżeli się nie mylę, 9, tutaj jest 7, 8, tak, 9 skrzynek, czyli łącznie 180 kamieni fioletowych dla gracza free to play, co da nam oczywiście 3 elitki, no i tutaj 9 takich skrzynek z wyborem nagrody. Co jest w skrzynkach srebrnych? No mamy do wyboru tutaj zwoje zwykłe, zwoje frakcyjne. Mamy troszkę więcej do wyboru tutaj, bo aż po 10, jeżeli chodzi o doświadczenie i esencję, no i 40, jeżeli chodzi o złoto. No i tutaj mamy do wyboru emblematy, zwykłe emblematy wzmacniające, monety POE. Mamy tutaj okruchy żywiołów, no i skrzyneczki z ulepszaniem, znaczy z kamieniami do ulepszania ekwipunku. No i w sumie tyle, nie? Tutaj mamy na przykład jeszcze skrzynkę inną. Tutaj jest troszkę więcej zwojów po prostu. No i dochodzą nam te trzy. No i do wyboru jeszcze są rdzenie żywiołów. Także przejdziemy na dół. Tutaj jest chyba to samo, jeżeli się nie mylę, tak. Także przechodzimy do kolejnego tieru. Tutaj mamy jakieś naklejki, emoji, jeżeli kogoś to interesuje. Z tym, że od razu mówię, że koszt tego jest po prostu bezsensowny całkowicie, bo inaczej tego się nazwać nie da, ale zaraz do tego przejdziemy. Także tutaj mamy jakąś, w sumie nie wiem co to jest, chyba coś z czatem, tak? O, że będziecie mieli tutaj nowe okienko czatu. No i tutaj na koniec mamy ramkę. Jeżeli byliście aktywni na poprzednim tego typu evencie, to możecie już sobie w głowie ułożyć, ile taka ramka będzie Was kosztowała. Ale o tym za chwilę. Także tutaj mamy taki mały spisik, ale to wszystko mniej więcej już pokazywałem. Czyli z brązowej tam mamy kamienie, elitarne duszy, złoto, esencje, doświadczenie. Także może pokażemy jakąś tutaj szafirową skrzynkę. Także mamy coś takiego. Tutaj mamy po 20 i 80 skrzynek ze złotem.
Tutaj mamy troszkę więcej już nagród do wybrania, czerwone skrzynki. No i tutaj nadal są rdzenie żywiołów. I teraz, jeżeli chcecie dostać ramkę, na przykład, no to musicie zebrać 7,5 tysiąca przedmiotów eventowych. Jeżeli chcecie odblokować, dajmy na to, nowy czat, no to 5,5 tysiąca. I teraz już wam pokazuję mniej więcej koszt, bo mi się nawet nie chce tego liczyć, bo to jest po prostu śmieszne. Wchodzimy w statek eventowy, w odwiedzanie tutaj. No i załóżmy, że chcielibyśmy kupować to w handlu eventowym, więc zobaczcie, że za 450 musimy zapłacić 464,99. I teraz pomnóżcie to sobie razy 10, co da nam 4,5 tysiąca tych przedmiotów. To już jest prawie 5 tysięcy złotych, tak? No jeżeli ktoś chce odblokować ramkę za 7 tysięcy, no to niech sobie to policzy. Także koszta takiej ramki to jest kilka tysięcy złotych, więc ja nie wiem, co twórcy naprawdę sobie tutaj myślą. Tutaj mamy limity dzienne po jeden, więc dużo z tego nie wyciągniemy. Tutaj tak naprawdę już nic nie ma, więc koniec końców, jeżeli ktoś chce odblokować wszystko, no to musi kupować bezpośrednio właśnie tutaj, nie z innymi przedmiotami, nie w paczkach, tak jak tutaj mamy takie fajne nawet paczki, całkiem niezłe, tylko musi bezpośrednio kupować te przedmioty, nie? Także nie wiem, jak mam skomentować ten event, według mnie jest to jeden z gorszych eventów, no i trzeba się z nim męczyć przez 14 dni. Oczywiście wiem, że gracze free to play coś tam dostają, tak? Bo można jeszcze wymieniać tutaj nagrody, o czym za chwilę, i tamto jest tylko dodatek dla graczy pay to win, ale życzyć sobie kilka tysięcy za ramkę, no według mnie to jest troszkę śmieszne, prawda? No ale mniejsza o to, jeżeli chodzi o owoce lata i nagrody, które mamy tutaj do wymiany, no to mamy skórkę dla Doli, skórkę dla Antandry za 300. Przypominam, że darmowy gracz może zdobyć 540 tych właśnie Summer Seedlingów. No i będzie to oznaczało, że może wymienić na przykład sobie właśnie skórkę, a dodatkowo jeszcze parę czerwonych skrzynek, więc całkiem niezła opcja. Ja prawdopodobnie pójdę w czerwone skrzynki, bo Antandrą w ogóle nie gram, nawet nie mam jej zrobionej. Jakoś bardzo mi nie zależy na tej skórce. Zdecydowanie bym wolał skórkę dla Artura, ale ona jest płatna. A jeżeli chodzi o pozostałe nagrody, to mamy pierwotne emblematy wzmacniające, oczywiście czerwone skrzynki. Tutaj mamy skrzynki z foodem, zwoje resetowania, monety Poe, magiczne esencje, są jeszcze skrzynki z fragmentami artefaktów, skrzynki z wyborem ekwipunku, ale tutaj jest za niski poziom kampanii, więc tego nie ma. Jeżeli chodzi o postacie premium, to mamy tym razem Atalię, Alnę, Eziza, Mezota oraz Florę. No i szczerze mówiąc, też mi się to nie podoba, bo trzy z tych postaci można wymienić w sklepie. Czyli Atalię, Eziza można wymieniać w sklepie. Flora, nie dość, że można ją wymieniać, to jeszcze można ją taniej wymieniać, tak? A dwa, że jest to w drugiej darmowej skrzynce udostępnionej przez twórców. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o postacie, których nie możemy tak łatwo zdobyć, to mamy tylko Alnę i Mezota, więc według mnie mogli dać większą różnorodność tutaj. No ale może ktoś chce Mezota, może ktoś chce Alnę, może brakuje mu jednej kopii Atalii. Ale tutaj akurat bym nie polecał tego robić, tylko zbierać ze sklepu pretendentów. Jeżeli chodzi o zwykłe postacie, to mamy Rowana, Oskara, Safię, Anokiego, Eirona, Saurusa, Odena oraz Thorna. No i złoto. Oczywiście złota nie polecam. I tak zostanie wymienione wszystko to, co nie wymienimy. No to zostanie zamienione na złoto, ale mimo wszystko polecam sobie to mniej więcej policzyć i w jakiś sensowny sposób powymieniać, bo złoto tutaj nigdy się nie opłaca, bo są to raczej małe, śladowe ilości. Więc generalnie ja polecam czerwone skrzynki standardowo. Jeżeli ktoś bardzo chce skórkę, no to oczywiście tę skórkę może wymienić. Nie polecam skórki dla Doli, bo ona tak naprawdę nic nie daje. No i jeżeli ktoś potrzebuje postaci premium, to też jest bardzo fajna opcja, bo w przeliczeniu na diamenty, które musielibyśmy wydać u astrologa, no to jest to całkiem fajna opcja, nie? Także to by było w sumie na tyle. To jest ta wymiana. To są te nieszczęsne skrzynki, tak naprawdę. No i jeżeli chodzi o taki bonusowy event, to mamy tutaj wielki zwrot, ale to jest nic szczególnego tak naprawdę. Przynajmniej z tego, co zdążyłem się zorientować. Event będzie trwał długo, no i generalnie o co tutaj chodzi? Wchodzimy i codziennie dostajemy takie oto bileciki.
No i te bileciki możemy właśnie wymieniać na te tutaj nagrody i co jakiś tam czas będzie przecena 50%, więc teoretycznie najlepiej czekać. Nie wiem jeszcze, jak to będzie dokładnie działało, bo ta przecena dopiero wejdzie za 13 dni, więc jeszcze w tym momencie nie wiadomo. Wszystko, czego nie zdążymy wymienić, zostanie zamienione na złoto, czyli jeden bilecik za 125 tysięcy złota, więc tu już jest lepszy przelicznik niż w poprzednim evencie, ale też nie robi szału, czyli za 20 bilecików mogę wymienić czerwone skrzynki, także wymienię sobie dwa razy, bo to jest serwer testowy, więc mnie to, przypominam, nie interesuje na serwerze testowym, bo nie jest do testowania, tylko i wyłącznie według mnie. Także to by było na tyle. Co do samego eventu, według mnie jest to jeden z gorszych eventów. Mimo wszystko można zdobyć całkiem fajne nagrody, ale na pewno nie zachęcą większej ilości graczy do zagrania w tę grę, jeżeli będą robić ramki za parę tysięcy, prawda? No, ostatnio to się średnio przyjęło na Reddicie. Jeżeli nie jesteście tego świadomi, to wieczny grawerunek jest potępiany przez topowe gildie. Jest teraz nawet taka ogólna akcja w AFK Arenie bojkotu, czyli największe, najbardziej znane gildie, te stopki, nie wydają obecnie ani jednej złotówki na AFK Arenę, dopóki twórcy nie zmienią wiecznego grawerunku, więc mimo wszystko AFK Arena traci na wizerunku, nie dość, że są te problemy właśnie z wiecznym grawerunkiem i właśnie ludzie wydają mniej pieniędzy, to jeszcze teraz wciskają ten event z tą ramką. No nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, szczerze mówiąc. Z tego, co słyszałem, wiąże się to z tym, że ich druga gra, Warpath, całkiem nieźle zarabia, przez co w AFK Arenie testują, na ile sobie mogą pozwolić, no ale generalnie takie próby mogą się źle skończyć na wizerunku i utracie graczy. No ale to jest temat na inny film, na inny czas. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tutaj troszkę było hejtu z mojej strony, ale jeżeli oglądacie mnie dłużej, no to wiecie, że jeżeli twórcy zrobią coś dobrze, to ja to chwalę. Jeżeli zrobią coś złego, no to ja to potępiam. Taki jestem. Także życzę wam miłego początku tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.